Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Smacznie na talerzu. W dzisiejszym filmiku przepis na delikatny, kremowy i puszysty sernik z pianką z owoców leśnych. Sernik jest bardzo prosty i szybki w przygotowaniu. Polecam go zrobić również jeden dzień wcześniej, przed zaplanowanym podaniem, ponieważ powinien chłodzić się w lodówce całą noc. Ja zawsze rozdzielam sobie pracę z tym sernikiem na dwa dni. W pierwszym dniu piekę ser, zazwyczaj robię to wieczorem, a w drugim dniu rano robię tylko piankę, dekoruję i z powrotem do lodówki. Całą listę składników możesz teraz przeczytać, ale również będzie dodana do opisu filmiku oraz zamieszczona w pierwszym komentarzu pod filmikiem. 200 g ciasteczek blendujemy lub kruszymy za pomocą wałka i łączymy z 80 g roztopionego i ostudzonego masła. Wsypujemy do formy wyłożonej papierem i dobrze dociskamy do dna. Wkładamy do piekarnika nagrzanego do 180 stopni i pieczemy około 10-15 minut do lekkiego zrumienienia. Żółtka oddzielamy od białek, umieszczamy w misie miksera, dodajemy 150 g drobnego cukru, cukier waniliowy i ubijamy na białą, puszystą masę około 10 minut. W kolejnym kroku dodajemy 100 g miękkiego masła i jeszcze chwilę miksujemy. Zmniejszamy obroty miksera i dodajemy po łyżce sera. Wlewamy śmietankę. Wsypujemy budyń waniliowy bez cukru oraz otartą skórkę z jednej cytryny. Miksujemy tylko do połączenia. Do białek dodajemy szczyptę soli i ubijamy na puszystą pianę. Ubitą pianę dodajemy do masy serowej i delikatnie łączymy za pomocą szpatułki. Gotową masę serową wykładamy na podpieczony spód. Do większej formy wlewamy wrzątek i tak przygotowane ciasto wkładamy do piekarnika nagrzanego do 160 stopni i pieczemy około godziny 10. Po upieczeniu ciasto zostawiamy w lodówce z lekko uchylonymi drzwiczkami do wystudzenia. 6 łyżeczek żelatyny zalewamy zimną wodą i odstawiamy do napęcznienia. 500 g owoców zasypujemy cukrem, doprowadzamy do wrzenia i gotujemy przez chwilkę na małym ogniu do lekkiego odparowania soku. A następnie blendujemy i przecieramy przez sito, aby pozbyć się pestek owoców. Żelatynę rozpuszczamy w mikrofali, wlewamy do owoców i mieszamy. Odstawiamy do przestudzenia. Schłodzony sernik wyciągamy z formy i umieszczamy w rancie. Trzysta ml śmietanki ubijamy na 3/4, następnie dodajemy 50 g mascarpone, jeszcze chwilę ubijamy.
Partiami dodajemy wcześniej przygotowany i ostudzony mus owocowy. Miksujemy do połączenia. Lekko tężający mus wykładamy na sernik, wyrównujemy i dekorujemy według uznania. Mam nadzieję, że przepis Ci się spodobał i zagości w Twojej kuchni na dłużej, a sernik będzie jednym z Twoich ulubionych ciast. Jeżeli jesteś tutaj pierwszy raz, to zapraszam Cię do subskrypcji kanału oraz włączenia sobie dzwoneczka z powiadomieniami. Dzięki temu będziesz zawsze na bieżąco z nowymi filmikami. Życzę udanych wypieków i do usłyszenia następnym razem.